Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejny film z cyklu Historia jednego myśliwca, tym razem brytyjski myśliwiec Westland Whirlwind. No, trzeba powiedzieć, że była to dosyć ciekawa konstrukcja. Strategicznym celem Wielkiej Brytanii w okresie międzywojennym było stworzenie korzystnych warunków rozwoju państwa poprzez zapewnienie bezpieczeństwa macierzystego terytorium i ochronę interesów w licznych koloniach, które były źródłem wszelkiego rodzaju surowców, taniej siły roboczej, no i co chyba najważniejsze, żywności. Utrzymanie kolonii oraz bezpiecznej komunikacji między nimi a metropolią miało więc kluczowe znaczenie. Co do bezpieczeństwa macierzystego terytorium, to do momentu odbudowy niemieckiej siły militarnej w latach 1933-1935 Brytyjczycy nie widzieli dla siebie żadnego poważnego zagrożenia. Ewentualnymi rywalami na kontynencie europejskim mogły być Francja, Hiszpania lub Włochy. No i wszystkie te państwa miały w latach 20. i 30. olbrzymie kłopoty. ZSRR zaś nie był brany pod uwagę, uważano bowiem, że nie istnieją obszary sporne między ZSRR a Wielką Brytanią. Znacznie bardziej obawiano się ewentualnej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi lub Japonią, gdyby brytyjskie interesy kolonialne stanęły w sprzeczności z zagraniczną ekspansją tych państw. Biorąc pod uwagę możliwe scenariusze ewentualnego konfliktu, Wielka Brytania do lat 1933-1935 nastawiała się na możliwą konfrontację z głównymi państwami Europy Zachodniej, przy czym zakładano, że celem konfliktu nie będzie podwój terytorium przeciwnika. Brytyjczycy nie obawiali się inwazji i sami też nie chcieli opanowywać wybrzeża Francji i bawić się w drugą wojnę stuletnią, tylko wypracowanie lepszej pozycji na arenie międzynarodowej i stworzenie korzystniejszej sytuacji pod względem rozwoju państwa, głównie w obszarze ekonomiczno-gospodarczym. Kluczowy był tutaj dostęp do surowców w koloniach, a także istnienie pewnego zaplecza wojskowo-militarnego. Uważano, że największym zagrożeniem będą naloty bombowców, które trzeba było czymś odpierać. Pojawiła się więc koncepcja zbudowania samolotu myśliwskiego, który byłby przeznaczony tylko i wyłącznie do zwalczania nieprzyjacielskich bombowców przy użyciu silnego uzbrojenia. Od samego początku uważano, że karabiny maszynowe będą zbyt słabe do zwalczania wypraw bombowców, które będą wzajemnie osłaniały się ogniem z kilku stanowisk strzeleckich, dlatego też najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie działek. Samolot myśliwski Westland Whirlwind powstał jako odpowiedź zakładów Westland Aircraft na zamówienie F-37/35 złożone przez Ministerstwo Lotnictwa w 1935 roku na samolot dwusilnikowy eskortujący bombowce, ale także zwalczający bombowce. Roboczy projekt samolotu oznaczony P-9 wykonał zespół pod kierownictwem inżyniera Petera. Po zaakceptowaniu go przez RAF w lutym 1937 roku przystąpiono do budowy prototypu. Projekt zawierał kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Należało do nich m.in. usytuowanie stateczników poziomych nie w tylnej części kadłuba, jak w większości produkowanych wtedy samolotów, ale na stateczniku pionowym. Miejsce uczynienia stateczników przykryto opływowym stożkiem, który zmniejszał opory czołowe i przeciwdziałał powstawaniu turbulencji. Drugą innowacją było rozmieszczenie uzbrojenia samolotu. Planowano umieszczenie w nosie maszyny czterech działek kaliber 20 mm, co czyniło samolot Whirlwind najsilniej uzbrojonym myśliwcem Royal Air Force. Pierwszy prototyp został oblatany 11 października 1938 roku. Maszyna wykazała mnóstwo usterek, których usunięcie trwało do końca 1939 roku. Jednak sama koncepcja samolotu została zaakceptowana i zakłady Westland otrzymały zamówienie na 200 egzemplarzy. To był jednak dopiero początek problemów. Wyprodukowany w międzyczasie drugi prototyp otrzymał znaczną część niezbędnych poprawek, ale podczas prób nie był kompletnie wyposażony, gdyż podobnie jak pierwszy prototyp pozbawiony był uzbrojenia. Zanim ostatecznie zdecydowano się na uzbrojenie składające się z czterech działek, jak przewidywał wstępny projekt, próbowano także innego wariantu. W pierwszym prototypie umieszczono w nosie działko kalibru 37 mm, jednak ze względu na znaczną wagę działka, skąpy zapas amunicji, no i całkiem spory odrzut, który był odczuwalny już przy tym kalibrze, zrezygnowano z dalszych prób.
Kontrakt na budowę Whirlwinda został ostatecznie zawarty 17 czerwca 1940 roku i maszyna trafiła do produkcji seryjnej. Pojawiły się jednak nowe problemy, których wcześniej nie dostrzegano. Otóż projekt przewidywał użycie silników Rolls-Royce Peregrine, ale okazało się, że zakłady Rolls-Royce'a zdążyły już zakończyć produkcję tego silnika, który uznano za zbyt słaby. Nowe silniki, w zasadzie nowe stare silniki, zastąpiono silnikami Rolls-Royce Merlin, które miały znacznie lepsze osiągi, ale za to były cięższe i większe. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać istniejące zapasy silników Peregrine, no i to był chyba jeden z większych błędów przy tym samolocie. Tak czy inaczej, zbudowano 114 egzemplarzy Whirlwindów. Pierwotne nie w samoloty Whirlwind zamierzano wyposażyć 25. Dywizjon RAF, który wcześniej latał na lekkich bombowcach Bristol Blenheim Mark I. Pierwsze dwa egzemplarze seryjne dostarczono do dywizjonu latem 1940 roku. Tymczasem jednak Ministerstwo Lotnictwa zmieniło decyzję i postanowiło wyposażyć 25. Dywizjon w samoloty Bristola, które również były ciężkimi samolotami myśliwskimi. Samoloty Westland Whirlwind trafiły w końcu do 263 i 137 Dywizjonu RAF. Wprawdzie obie jednostki weszły do akcji jesienią roku 1940, kiedy natężenie walk nad Wielką Brytanią było całkiem duże. Toczyła się bitwa o Anglię, jakby ktoś nie pamiętał. To jednak żadna z nich nie odniosła znaczących sukcesów. Westland Whirlwind, mimo bardzo oryginalnej konstrukcji, był samolotem nieudanym, znacznie ustępującym innym maszynom używanym w tym czasie przez Brytyjczyków, a przede wszystkim wprowadzonemu do jednostek rok później de Havilland DH-98 Mosquito. Największym problemem była zbyt mała moc silników Peregrine oraz kłopoty z uzbrojeniem. Salwa z czterech działek kalibru 20 mm roznosiła wstrzępy dosłownie każdego przeciwnika, ale jednocześnie następowało tak duże wyhamowanie samolotu, że dochodziło do utraty sterowności i samolot wpadał w korkociąg. Ostatecznie samoloty wycofano z jednostek myśliwskich w 1942 roku. Pozostające w służbie samoloty otrzymały podskrzydłowe zaczepy bombowe pozwalające na zabranie jednorazowo 454 kg bomb. Maszyny te przeznaczono do operacji atakowania celów naziemnych pod kryptonimem RURAP. Zmodyfikowana wersja otrzymała nieoficjalną wersję Whirly Bomber. Najgłośniejszą akcją był atak na cele w rejonie portu Cherbourg we Francji 22 grudnia 1943 roku. Ostatecznie samoloty z pierwszej linii wycofano w czerwcu 1944 roku. W całej historii jest jeszcze wątek polski. Otóż podczas prac nad samolotem po wybuchu II wojny światowej i po zajęciu Polski przez Niemców, do prac nad Whirlwindem zaangażowano dwóch polskich inżynierów. Pierwszym z nich był inżynier Stanisław Praus, zatrudniony w wytwórni Westland. Drugim był inżynier Stanisław Rogalski, który również pracował w wytwórni Westland, przy czym on pracował w pracowni, która zajmowała się uzbrojeniem samolotów, no i tutaj odpowiadał m.in. za umieszczenie broni w myśliwcu Whirlwind. No dobrze, a teraz przejdźmy do tego, na co chyba wszyscy czekali, a mianowicie danych taktyczno-technicznych. Uzbrojenie: 4 stałe działka Hispano Mark I kalibru 20 mm, napęd, 2 silniki Rolls-Royce Peregrine 885 koni mechanicznych każdy, długość 13,71 metra, długość 9,83 m, wysokość prawie 4 metry, dokładnie 3,88 metra. Masa własna 3770 kg, masa całkowita 4697 kg. Prędkość maksymalna w zależności od wysokości, ale najwyższa 563 km na godzinę. Czas wznoszenia na pułap 4600 metrów 5 minut 48 sekund, pułap maksymalny 6800 metrów, zasięg 900 km. No cóż, ja się już będę powoli żegnał, natomiast przypominam Państwu, że możecie kupić mi wirtualną kawę, dzięki której kanał się rozwija. Kanał rozwija się także dzięki Waszym subskrypcjom, komentarzom, temu, że oglądacie.
Natomiast wszystkie środki z wirtualnej kawy pozyskane w miesiącu wrześniu przeznaczam na sfinansowanie placu, na którym znajduje się grób polskiego lotnika szeregowego Eugeniusza Kruczka, który 17 sierpnia 1944 roku zginął w miejscowości Dys pod Lublinem w wypadku lotniczym. Jak zrobić przelew? Wystarczy wejść w link, który znajduje się w opisie filmu. No i tam już dokonujecie Państwo przelewu na taką kwotę, jaką sobie życzycie. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.